O, idziemy dalej, idziemy do następnego pokoju. To jest też pokój Jury. W zasadzie on sobie tutaj zrobił z tego dwa pokoje. Postawił szafę. Miał taką sypialnię. Książki tutaj leżały, książki już zabrane. A tutaj w zasadzie ciężko powiedzieć, co tu było. Okna były zasłonięte całkowicie sztorami. I to było dosyć ciemno. Teraz jest jasno, możemy popatrzeć, co się tutaj znajduje. O, takie biureczko sympatyczne. Że można powiedzieć, że jesteśmy w gabinecie. Patrzcie, co tu jest. Popularny plan Lwowa, Horbaja. Wydany w 1938 roku. No, prawie jak nowy. Okno wczoraj otwierałam, niedomknięte. I tutaj takie same balustradki. Tu mamy szafę, która służy jako ścianka. Zajrzyjmy do tej szafy. W środku mamy taką szafę, tu jeszcze też zostały jakieś rzeczy. A tutaj mamy zwykła taka szafa ubraniowa, ale tutaj mamy i szufladki różne. Proszę. I różne jakieś takie schoweczki. Ale tutaj, co tutaj się znajduje? Różne ordery. Pewnie ojca Jury. Georgijewska striczka, za którą dzisiaj na Ukrainie można co najmniej po głowie dostać. Proszę, Nowakowski. Fabryka mebli Poznań. O, zobaczcie, co jeszcze znalazłam w szafie. A tutaj mamy sypialnię. No i kolejne takie łóżko. Z lat 30. Fajne łóżko. Panie, roznegliżowane tak na dobry sen. Tutaj w kąciku schowany mamy piecyk. Jeszcze jeden, też w takim klasycznym stylu. Suszone było na nim ubranie. Nie wiem, czy to się odczyści. Wygląda źle. Ale sam piec bardzo, bardzo ładny. O, a tak ten piec wygląda w całości. Bardzo ładny piec, prawda? Najładniejszy ze wszystkich, które tutaj się znajdują.